Wchodzę wieczorem na konto firmowe i patrzę. 4300 ubyło z konta i nie mam pojęcia, co to był za przelew. Patrzę, jakiś dziwny numer konta odbiorcy. Ctrl C, Ctrl V w Google, tam pisze, że oszuści, bla, wykop. Sam myślę, o kurde. Dobra, jadę załatwić dość ważną sprawę. Nie ukrywam, że takich rozmów nie lubię i są stresujące. Takie nieprzyjemne, ponieważ jadę rozwiązać umowę z moją aktualną księgową. Chcieliśmy wybrać takie bardziej już nowoczesne, nowoczesnego księgowego, bardziej już, który trzyma wszystkie dokumenty online, również dokumenty pracownicze. No i taką decyzję podjąłem już w tamtym roku. Teraz jadę właśnie wypowiedzieć umowę. Ciężka będzie rozmowa, ale tak jest. Czasami trzeba podjąć taką rygorystyczną decyzję, żeby pójść dalej do przodu. Dobra, idziemy. No, rozwiązałem umowy, spoko było. Właśnie człowiek tak sobie często wymawia coś, że będzie tak i tak będzie, sobie dopowiada najgorsze rzeczy, albo takie jakieś stresujące i zaczyna się tam lekko stresować, ale spoko, no, pogadałem. Też tutaj powiedziałem, jak to wygląda, czemu przechodzimy. No i tyle, pani Wila to dobrze przyjęła. Chciała, że spoko, no, nie będzie mi namawiała, żebym został, bo już podjąłem decyzję. Dobra, czas na zadzwonienie, ogarnięcie typa z kursami. I co? Chyba będzie trzeba mieszkanko zobaczyć nowe. Musimy elektrykę poprowadzić, serwer postawić, cały studio zrobić nagraniowe, meble kupić, bla 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 bla. Puff, tysiąc rzeczy. Puff, działamy. Właśnie dobrałem Franciszka ze żłobka, sobie idziemy. Ale w piątek mi zepsuł się telefon, mój Huawei P20 Pro. No i dzisiaj jestem bez telefonu, więc musiałem przyjechać do MediaMarktu i miałem gruby dylemat, czy kupić iPhone'a tą 12, tylko że w wersji mini, ponieważ 12 w ogóle jest dla mnie za duża. Znalazłem Samsunga S21 z przekątem ekranu 6,2. Parametry takie same jak S21 Plus, więc spoko. Lecimy zaraz patrzeć mieszkanko nasze nowe, moje i Marcina, znaczy i automatyki ogólnie. Tutaj mamy nasz tymczasowy magazyn i automatyki. Teraz zabieramy kilka rzeczy do studia nagraniowego. Mamy też ciekawą literaturę, przywiozłem moje stare książki do pracy, bo zrobiliśmy takie miejsce wypożycz książkę. Czyli ktoś przyjeżdża, ktoś bierze sobie książkę i może sobie tę książkę wziąć do domu, przeczytać i odłożyć na półeczkę. No tylko na razie są moje książki. Kilka wziąłem z domu, między innymi książka Elona Muska, ale dość inspiracji już człowiek ma w głowie. Trzeba działać, bo za dużo inspiracji i mało działania nic nie da. Najważniejsze działać i się inspirować. Dwie rzeczy. Tutaj będzie studio nagraniowe, ponieważ ten pokój jest największy, kwadratowy i będzie idealny. Fuck yeah! Mamy jeszcze balkon i ogródek taki mini. Balkonik. No i z balkonu wyjście na taki mini ogródek. Wypić kawkę, popracować sobie na podwóreczku. W piątek zaczynamy tu nagrywanie, więc musimy jutro, pojutrze zrobić tutaj studio nagraniowe. Koniecznie. Palimy sobie ognisko w lesie. Tak to właśnie wygląda. Jesteśmy właśnie na spacerze z moją przesympatyczną małżonką i synem. I opowiem wam trochę o sprzedaży, z którą wystartowaliśmy, czyli o serwomechanizmach w kursie. Mamy tak zwany lead magnet, czyli materiał jakiś, żeby ludzie się do niego zapisali, bo jest bezpłatny, a w zamian zostawiają nam kontakt mailowy. Robimy teraz całą kampanię na lead magnet, a naszym lead magnetem jest mini kurs online, który składa się z kilku odcinków pełnego kursu o serwomechanizmach, tak? I teraz użytkownik zostawia nam maila i ma dostęp do tego mini kursu, żeby sobie zobaczył, jak to wygląda, czy podoba mu się przekaz prowadzącego, czy są w tym kursie materiały atrakcyjne dla niego przede wszystkim. Więc teraz trwa taka kampania, że wszystkie reklamy, m.in. na Facebook Adsach, banery kierujemy na to, żeby ludzie zapisali się na bezpłatne
na bezpłatny mini kurs online o serwomechanizmach. Czemu w ogóle robimy ten lead magnet, robimy ten mini kurs bezpłatny? Czemu kierujemy na razie reklamę płatną, czyli inwestujemy pieniądze na to, żeby ludzie zapisywali się na bezpłatny kurs online? Wam to wszystko niedługo wyjaśnię. Zobaczycie, po co to robimy, czemu to robimy, jaki to ma sens. No i wam powiem, ma to wielki sens. Po co zbieramy w ogóle maile, po co mamy ten lead magnet mini kurs? Na początku bezpłatny, jest po to, żebyśmy już mieli taką grupę docelową ludzi, którzy są potencjalnie zainteresowani danym tematem. Oczywiście wysyłaliśmy maila do wszystkich, do całej naszej bazy mailowej. Jest tam pewnie około ponad 10 tysięcy maili. I następnie przez 2 tygodnie już będziemy otwierali sprzedaż, będziemy prowadzili sprzedaż. Przede wszystkim pamiętajcie, że kurs ma być naprawdę dobrze nagrany i musi przekazywać merytoryczną wiedzę, po prostu same mięcho, ze względu na to, żeby kursant, jak kupi ten kurs, to żeby wiedział, za co wydał kasę i żeby powiedział sobie, wow, kurs jest. Więc nagrywamy kursy ze specjalistami z automatyki przemysłowej, między innymi tutaj specjalista z firmy Mitsubishi, który z nami, z firmą, która nagrała z nami ten kurs. Przez taki mini kurs nawet, już on, użytkownik widzi, że gość wie, co mówi przede wszystkim. I pamiętajcie o jednej rzeczy, dajemy dużo mięcha, to już nie jest ta sprzedaż, co była może kiedyś, taka nachalna, że kup to pan kup, jak pan nie kupi, to wie pan, to pan nikim nie będzie w życiu, pan nie zarobi dużo pieniędzy. Przekazujemy bardzo dużo wartości merytorycznej i klient, użytkownik decyduje, czy chce ten kupić kurs, czy ten kurs mu się po prostu się opłaca. Oczywiście ma u nas 14 dni na zwrot danego kursu, nawet jak cały będzie 14 dni i napisze do nas, że chce ten kurs zwrócić, to mu temu pieniążki zwrócimy. No ale nam to tak raz się zdarzyło, czy dwa razy, no bo jak ktoś obejrzy kurs i zobaczy, to jest mięcho, że warto było zapłacić taką cenę za ten kurs. Klient ma być zadowolony, później dopiero my, tak? Mocny fokus na kliencie, na grupie docelowej i na kliencie, żeby był obsłużony na pierwszy sort. Opowiem wam śmieszną historię. Wczoraj tak wchodzę wieczorem na konto, patrzę, 4300 ubyło z konta i nie mam pojęcia, co to był za przelew. Patrzę, jakiś dziwny numer konta odbiorcy. Oczywiście Ctrl-C, Ctrl-V w Google tam pisze, że oszuści, bla, wykop. Pewnie będę trzeba kartę zaraz zablokować, ale myślę, dzwonię do banku. Dobra babka, tam mi wyjaśniam wszystko, tłumaczę, że taka sytuacja. Ona mówi do mnie, na pewno pan nic nie płacił. Ja mówię, na 100% nie ma szans. Tak, po 30 jestem, pamięć trochę gorsza, ale nie ma szans, nie płaciłem. Jeszcze obok był Bartek z Krysią i się rozłączyło coś. Nowy telefon kupiłem w poniedziałek, Samsunga S21, a gdzieś gubi mi zasięg. Będę musiał dać ten telefon na reklamację. I mówię do Bartka, no kurde, kupiłem nowy telefon i nie działa. A Bartek mówi, kiedy kupowałeś go? W poniedziałek. A Bartek, a ty może kartą płaciłeś za telefon? No, proszę pani, 30 na kartę. Mówię, przepraszam. No, to tyle. Dajcie mi znać w komentarzach, czy jakieś tematy was bardziej interesują, czy je rozwijać bardziej szczegółowo, ponieważ mówię o nich dość ogólnikowo, bo są to tematy może nie skomplikowane, ale obszerne. Więc czekam od was na feedback, no i widzimy się za tydzień.